Dale ñoño. Dale ñoño. Dale ñoño. Ey. Dale ñoño. Masz. No, wiedziałam, ty jesteś taka menda. Interesowna. Ale masz minę, co? Cześć! Bo się nie przytajmy w ogóle. Jak wyglądają w tym pokoju? No bo ten pokój dopiero będzie przemieniany na coś innego i ten pokój pójdzie na górę, do biura. O, tu Marcia miała biuro przez pewien czas. Teraz będziemy to wszystko wynosić na górę. Ale to nie dziś, bo dzisiaj jedziemy gdzie? Do IKEA! W końcu zamawiać kuchnię! Nareszcie. Tak, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy będziemy już zamawiać kuchnię. Ostatnio byliśmy ją tylko oglądać, a teraz już będziemy ją zamawiać. I tam jest coś takiego, że prawdopodobnie do 2 tygodni powinniśmy ją mieć. Wczoraj z racji tego, że nie chciało nam się dzisiaj... Wiedzieliśmy, że nie będzie nam się chciało dzisiaj nic robić do jedzenia. O, ale tam syf. Może w tą stronę. Wszędzie. Jesteśmy beznadziejni, powiedz. Gdzie nie popatrzysz, tam pałaka. Więc mamy coś pysznego. Jeśli tego jeszcze nie jedliście sobie, to warto spróbować. W Biedronce to jest. Z kurczakiem jest pycha. Nie wiem. Przekonałam mojego męża do sałatek. Sałatkę będzie miała. A wiecie dlaczego jest ta sałatka dobra? Bo ma zajebisty sosik. Dla tego sosu warto ją jeść. No, jakbym miała recepturę na ten sos, ma ktoś recepturę na sos w sałatkach z Biedronki? Bo ja bym ją ładowała totalnie wszędzie. Pewnie tak by potem wygląda, jak to opakowanie tej sałatki. Ale to przecież nie ma tyle kalorii podobno. A no, jakbyś sam sos pierdziała. Czekaj, ile to ma cało? 270? No 270 całe. A ja se tym pojem na całe 2 godziny? No, nice! Jest jeszcze z oliwą z oliwek, grecka chyba? A my tylko kurczak. Ciekawe, gdzie to robię. Miałam włos kostrzyna w sałatce. Jesteś taka... metaliczny masz poblask taki. O, ona wie, że to jest jej. Ale nie po tobie. I jedziemy dalej. Jak widać. Miałeś będzie kadr z auta? Wszyscy. Cała trójka. Jedziemy dalej. Dalenio został w domu, bo Dalenio to jest weteran i ona potrafi wytrzymać te 3-4 godzinki, no nie? Bez tak. Siku i tak dalej. A dodatkowo to ma taki relaks od Ality, która cały czas chce ją się z nią bawić, także Dalenia kontempluje i celebruje ten czas samotności. Alita jedzie do babci, już jest spakowana, przygotowana, wszystkie rzeczy już masz. Wszystko zabrałaś, Alitoś? Uczymy Alitę jeździć w aucie bez wymiotowania i jak na razie się sprawdza. Parę osób z was mówiło, żeby się bawić zabawką albo używać smakołyków i teraz jest też taka kwestia, że nam powiedział to samo weterynarz i Alita jak dostaje smakołyki, to przestaje pamiętać, że chce się jej żygać. Więc trzymamy fason. Alita. Gdzie jest moja Dalenia? Alitoś. Chciałabym ją łapą. Dobra, jadę. Trzymaj. Alita, gdzie jest Krzyś? Gdzie jest Krzyś? Jeszcze, kochanie, 5 km do Ikeły. Za 5 km będziemy kupować kuchnię. Kiman! Pipiat! To było trochę jak Defoka, a nie jak Schwarzenegger. Foka. Krzysiu Foka. Dojechaliśmy. Golf dał radę. Dobry golf, dobry golf, dobry golf. Chodź, Marto, chodź. Tam jest kuchnia, chodź.
Chodź do kuchni. Ja wyglądam jak szczeniaczek? Jak Alitos? Jak papi. Wyglądasz jak papi. Idziemy do Ikei. Jesteśmy już pod Ikeą. O, popatrzcie. Wyposażenie domu. I co będziemy robić? Kupować. Na pewno wszyscy cię słyszeli. Kupować kuchnię. No. Oj, znowu na tej samej kanapie. Znowu. O, to jak dodajemy teraz film. To dajcie znać, czy ktoś ma tą kanapę i jak mi się sprawdza, bo szukamy opinii na ten temat. Będziemy wdzięczni. Tylko musimy nagrać, jak ona się nazywa? Brunnit. A to też można wyprać, tak? Tak. To mi się podoba w tej Sofie, że przy dwóch psach i potem kiedyś dzieciach ja mogę wyprać każdy kawałek sama, a nie oddawać do czyszczenia, albo nowego obicia, albo cholera do kreszczu. To są najsłodsze fotele ever. Co pani robi w mojej sypialni? Dajemy. Zero prywatności, zero. Przepraszam, tak się przypałętałam. Widziałam. Nie wiem, przechodziłam obok. No i jak? Ale lampy ciekawe. Tylko kapelusz sumiany i w drogę. No, idealnie. Wiesz, dwa takie, to było super, ale z zielonym właśnie. I drugi drzewa, żeby nie były dwa identyczne. Czarne ramy. I takie sobie damy nad stół. Ja już wiem, gdzie je dam. Bo myślałam jeszcze o takim, czy jest... Też? Ty się rozkręciłeś mega, ja widzę. Coś napijesz? Nie, coś zimnego, bo ciepło. Coś zimnego, dobra. To może tak piwko? Chętnie. I czekaj, dam ci szklaneczkę. Pul. Wszędzie te pojemniki wyglądają dobrze, tylko moje wyglądały tak fatalnie. Ale te są całkowicie czegoś innego. Wiesz, bo nasze były takie... Muszę być mocniej, może nasze wyszlifowane, a myśmy nie, po prostu mocniej też, bo byliśmy w bloku. Ja nie mogłem tak szlifować. Ja wiem o tym. Chcesz tam siąść? Czemu akurat tam w kącie? To byłoby idealne w ten. To było szklankę, no? Ubierz. Coś wygląda tak strano w ogóle. Okay. Jak się czujesz? Dorosły. Siedzimy w tym w dwójkę. Ale kuchnia będzie zarąbczasta. Fajnie ten blat tu wygląda. Jak wam się podoba nasza nowa kuchnia? Trzeba nawet pozmywać. No, mamy zabudowaną półkę. I piekarnik, a nie, to też jest półka. Tu mamy indukcję pełną parą. O, nawet grzeje. Nawet grzeje. Ciepło. Fajnie. Mocniej. Dobra, mamy już kuchnię i dostaliśmy nawet kupon na obiad. Jak miło. Mamy sobie wziąć jakiś napój zwierzy. Nie mam pojęcia, gdzie jest napój zwierzy, ale będzie. No co, jesteś zadowolony, Krzyś? Cześć.
No chyba tak. A ty nie? Gdzie jest jedzenie? Ale my głodni. Co ty kojarzysz, kiedy będziemy mieli kuchnię? Poniedziałek. Nie. Nie w ten poniedziałek co będzie, tylko w następny. No. Mamy klopsy, mamy frytki. Oj, leci mi to lepiej. Całą złożoną. No, do mojego męża tak docierają informacje. Smacznego, kochanie. To jest dobre. Jak będziecie w Ikei, to weźcie sobie to. Takie coś. Zbliżę. Torcik miodowy on jest chyba. Boże, jaki dobry. Mogę blaszkę na wynos? Myślisz, że oni tutaj robią takie torty? Boże, to całą? Tak, będę miała urodziny, to chcę ten torcik, tak. To będę się tak cieszyć, że hej, tylko tyle chcę na urodziny. Słodki bardzo. No weź! Fyrlance? Pofyrlane owoce. Jakie to są pofyrlane owoce? Nie wiem, kochanie. Ale ja bym chciała pofyrlany owoc zjeść. Mogę ciebie pofyrlać. Pofyrlać się? Chciałbyś. No, mamy kuchnię i wracamy ze świadomością, że kuchnia do nas przyjedzie w przyszłym tygodniu w czwartek, a montaż będzie jeszcze na kolejny tydzień w poniedziałek. Ja cię gwizdam, ale powiem wam, że super. Jak na razie jesteśmy mega zadowoleni z tego, ze wszystkiego. Tak, i ciasto było pyszne. Tak, ciasto było pyszne i ogólnie bardzo fajnie. Bardzo szybko, sprawnie. Tak. Fajnie jest to, że można sobie samemu zacząć, tak, zrobić projekt. To jest super. To, że można sobie już przemyśleć wiele rzeczy, jakby się chciało, jak na pewno się nie chce. I że już idziesz z takim jakby pomysłem, no nie? To też jest fajne. Dokładnie. No i trzeba się zgodzić na parę ustępstw, czyli że tak, nie wymyślamy jakichś półek, które nie istnieją, no, i takich nam jednak, nie zrobią, bo tak, to nie stolarz. Dokładnie. Też jest ciężej, jeżeli ktoś ma na przykład skosy w kuchni, no to też raczej IKEA tutaj na niewiele się zda, chyba że częściowo na przykład ktoś się decyduje. I co? I cenowo bardzo fajnie wychodzi. Cenowo bo... wyszło świetnie. Bo wyszło nam dokładnie cała kuchnia, wyszła nam 13 tysięcy. Tak. Może to jest dużo, dla niektórych nie dużo, tak, ale jak zobaczycie wyspę, tą, którą no, my mamy w projekcie. Pokazywałam wcześniej. No, jak zobaczycie na tą wyspę, to naprawdę wiem, 13 tysięcy to nie jest dużo za taką kuchnię. A gdzie indziej powiedzieli nam 24, 23, tak, coś takiego za taką kuchnię. Mhm. Także to jest 10 tysięcy taniej niż gdzieś indziej. Do to tego jeszcze doliczymy blat, bo blatu jeszcze w tym nie ma. A teraz wracamy jeszcze, idziemy do Leroy Merlin. A potem do babci po Alitę. I do domu po Alitosy, po Daenia. Tak. No. Więc... jestem normalnie lżejsza i taka szczęśliwa, że już mamy to z głowy wyszło. Musimy teraz zrobić miejsce, gdzie mają położyć. Tak, teraz musimy uprzątnąć to wszystko i działamy. A potem sofa w salonie. Dojechaliśmy do Leroy. Jesteśmy na kablach. Ale znaleźliśmy gniazdka na blacie. Tylko nie mam problemu. Trochę ciężko chodzi. Do wyspy, bo za każdym razem zapominamy o tym powiedzieć. I ten jak na razie byłby idealny. Mhm. Tu byś go dała radę naciskać, że masz taki problem? Tak. Kobieta tak samo jak naciskam spłuczkę. No. Cofałam się do korzeni. Alitos, chodź. Cześć, babusia. Nieska, cześć. Ojej.
Zachodźcie na ja. No wchodź, Alita. No wchodź. Nie wyjdę. No i tam będziesz no i będziesz stała, tak? Super. Udało mi się Alitę przekonać, żeby spała ze mną tutaj była na górze. Tak. Tu masz. Ała, ale palce, pamiętaj o palcach. Jezus. Uważaj na palce. To jest delikatnie, przednimi ząbkami. No, ale ugryz się, przednimi ząbkami. Nios. No chodź! No chodź! Chodź, psiuszku, chodź! Chodź przez tą wielką trawę. Dobry. Mały, grzeczny. Chodź, 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 chodź. Idziemy do borówek. Widzisz? Uuu, ja pitole, będziemy mieć borówki amerykańskie. Cholera, uważaj, pokrzywa. My już wróciliśmy do domu. Także chillujemy. Bo się nam należy. Wszystko dzisiaj pozałatwiane. Zdążyliśmy się pokłócić. Chyba pogodzić. Chyba ty. Jej, ty. Także żegnamy się z wami bardzo ostro. O Jezus, sorry. Co ty robisz? Psie! Alitus! Alita, nie bie... Alita! Gdzie ona była? Stamtąd, bo ona poszła i się zestresowała, żeśmy sobie poszli. Ale mnie wytupiło w nogi, Jezus Maria. Co się dzieje temu psu? Co? Ej, Alita! Nie do domu. Nie do domu. Tak, nie rozpędzaj. Dobra, żegnamy się z wami. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji. I do zobaczyska. Ale te frezowane beżowe są całkiem ładne. Świetnie, wybaczam jej. Nie, to nie. Nie, to nie.